W tym filmie pokażę, jak dla różnych sposobów zadania prostej znaleźć jej równanie w postaci kierunkowej. Jest to rodzaj powtórzenia, więc zacznijmy może od przypomnienia, co to jest równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y to jest ax plus b. Teraz a i b są zadane, one zadają tę prostą, a to jest współczynnik kierunkowy, zwany również nachyleniem. Inna nazwa to jest nachylenie. Nachylenie proste. No, B. Jaka jest interpretacja B? Otóż jeżeli x jest 0, to y jest równe B, czyli to jest miejsce przecięcia prostej z osią OY. No dobrze, teraz przejdźmy do przykładów. W pierwszym przykładzie mamy prostą, która ma nachylenie minus 5 i przecina oś OY w punkcie 6. No, czyli tutaj, prawda, czyli ma nachylenie jest podane, prawda, czyli A jest równe minus 5, tak, to jest podane. No i przecina oś o y w punkcie 6, czyli b jest równe 6. Więc to jest bardzo prosty przykład. A i b mamy jawnie podane, czyli to równanie to jest y równe minus 5x plus 6. Czyli to jest nasz pierwszy przykład. Przejdźmy do następnego. Prosta ma nachylenie minus 1 i przechodzi przez punkt 4, 5, 0. Czyli napiszmy ponownie równanie y równe ax plus b. I teraz tak, nachylenie jest podane, prawda? Czyli a jest równe minus 1. Tak? Tu jest podane. No i wiemy, że ta prosta przechodzi przez jakiś punkt. To znaczy, że współrzędne tego punktu spełniają nasze równanie. Czyli tak, a jest minus 1, czy y jest minus x plus b. No i teraz współrzędne tego punktu muszą spełniać to nasze równanie, czyli y, czyli 0 równa się minus 4 piąte plus b. No to jest równanie, z którego bardzo łatwo wyliczyć b. Dodajemy 4 piąte do obu stron. No i otrzymujemy 4 piąte równa się b. No to mamy a, mamy b, czyli równaniem jest y równa się minus x plus 4 piąte i to jest równanie tej prostej w postaci kierunkowej. Spójrzmy na następny przykład. Prosta przechodzi przez punkty 2, 6 oraz 5, 0. Czyli tym razem nie mamy podanego ani współczynnika kierunkowego, no za to mamy podane dwa punkty. I wobec tego, no jak mamy dwa punkty, to co to jest to nachylenie, prawda? Interpretacja tego współczynnika kierunkowego jest następująca, że jeżeli mamy prostą, przepraszam, wezmę dwa punkty na tej prostej i policzę ich różnicę współrzędnych, którą nazwę delta y oraz różnicę współrzędnych x, delta x, to współczynnik kierunkowy jest delta y podzielone przez delta x dla dowolnych dwóch punktów na tej prostej. Czyli współczynnik kierunkowy a to jest delta y przez delta x. No i muszę jeszcze się umówić, który punkt jest pierwszy, który drugi, to nie ma znaczenia. Czyli to jest punkt numer 1, to jest punkt numer 2. Czyli to jest y2 minus y1 przez x2 minus x1, czyli y2, czyli 0, minus y1, czyli 6, podzielone przez x2, czyli 5, minus x1, czyli 2. Zatem to jest minus 6 trzecich, czyli minus 2. Czyli współczynnik kierunkowy jest minus 2. No i mamy już współczynnik kierunkowy i mamy dwa punkty, no to wystarczy wziąć jeden z nich. Czyli nasze równanie jest y równe minus 2x plus b.
No i powiedzmy, podstawmy sobie ten punkt do tego równania, czyli 0 równa się minus 2 razy 5 plus b. Czyli teraz co? Dodajemy 10 do obu stron. I wobec tego 10 mamy po lewej, a po prawej jest b. Czyli b jest 10 i nasze równanie jest y równe minus 2x plus 10. Przejdźmy do następnego przykładu. No co, tu jest bardzo podobny przykład. Mamy tutaj dwa punkty znowuż, tak? Czyli zacznijmy od policzenia współczynnika kierunkowego, czy też nachylenia, a to jest delta y przez delta x. To może niech będzie x, p pierwszy punkt. To jest punkt numer 1, to jest punkt numer 2. Czyli tak, 0 minus 5 podzielone przez, przepraszam, na odwrót, tak? Konwencja y, 2 minus y, 1. Czyli jeżeli ten nazwałem 2, y, 2, czyli 5 minus 0 przez 3 minus minus 3. Czyli 5 przez 6, czyli a jest 5 szóstych. No i b, czyli y jest 5 szóstych x plus b. No i może użyjmy sobie znowuż tego punktu. 0 jest równe 5 szóstych razy minus 3 plus b. Czyli 0 jest przez 2 możemy podzielić minus 5 drugich plus b. Ponownie dodajemy 5 drugich i mamy b, 5 drugich jest równe b. Czyli nasze równanie jest y równe 5 szóstych x plus 5 drugich. Dobrze, teraz mamy przykład kolejny. Znowu mamy dane dwa punkty. Prosta przechodzi przez punkty 12, 7 i 12, minus 7. Czyli tak, współczynnik kierunkowy liczymy, czyli a to jest delta y przez delta x. To jest punkt pierwszy, to jest punkt drugi, czyli y2, czyli minus 7 minus y1, czyli 7, podzielone przez delta x, czyli 12 minus 12. I to jest minus 14 przez 0. No i widzimy, że coś jest nie tak. Czyli wygląda na to, że coś jest niedobrze, prawda? Że te że ta prosta nie ma w postaci kierunkowej. No i rzeczywiście, spójrzmy na te dwa punkty. Zróbmy szybko rysunek. Co tutaj się dzieje? Mamy dwa punkty, które leżą na tej prostej i mają tę samą współrzędną x, prawda? Równą 12. Czyli mamy punkt 12 i 7 i 12 i minus 7. I mamy taką prostą. No i to jest oczywiście prosta pionowa, czyli równanie tej prostej jest x równe 12, no a y jest dowolny, tak? Czyli to jest równanie prostej, to jest prosta pionowa. I takie proste nie mają postaci kierunkowej, prawda? Współczynnik kierunkowy dla tych prostych nie istnieje, czyli właśnie nie wszystkie proste na płaszczyźnie można zapisać w postaci kierunkowej, a dokładnie rzecz biorąc właśnie wszystkie proste, z wyjątkiem prostych pionowych. Czyli ta prosta nie ma postaci kierunkowej. Nie ma równania w postaci
kierunkowy. Przejdźmy do następnego przykładu. No teraz prosta jest zadana tutaj na rysunku, czyli co, musimy wybrać jakieś punkty i teraz tak, widzimy, że przechodzi ona przez punkty 2, 4, to jest pierwszy punkt, no i punkt minus 1, 0, czyli właściwie to jest taki sam przykład jak poprzedni, musimy wybrać sobie te wygodne punkty i to jest ten dwa wygodne punkty, czyli współczynnik kierunkowy A to jest delta Y, to jest to, no, czyli to jest 4, podzielone przez delta X, czyli 2 minus minus 1, tak, to jest delta X. Czyli to jest 4 trzecie. 2 minus minus 1 to jest 2 plus 3, czyli to jest 4 trzecie. No i teraz punkt przecięcia, to tutaj nie jest to dokładnie widoczne, więc bezpieczniej wykorzystać znowuż jeden z tych punktów do naszego równania, czyli y równa się 4 trzecie x plus b. I teraz użyjemy sobie tego punktu, wobec tego 0 jest równe 4 trzecie razy minus 1 plus b. Dodajemy 4 trzecie do obu stron i zostajemy z równaniem 4 trzecie równe b. Czyli równanie naszej prostej jest y równe 4 trzecie x plus 4 trzecie. Dobrze. Przejdźmy do kolejnego przykładu. O, i tu mamy kolejny przykład. Czyli to jest prosta, tym razem to jest troszkę inna notacja. F od 1,5 równa się minus 3 i F od minus 1 równa się 2, więc co to jest to F, prawda? Czyli to jest funkcja liniowa, której wykresem jest dana prosta. No, jak mamy funkcję F od X równe AX plus b, to jest funkcja liniowa, no to właśnie wykresem tej funkcji jest prosta. Czyli ta notacja oznacza, że co, że punkty 1,5 oraz minus 3, prawda? Czyli x i f od x, prawda? Czyli y się nazywa f od x. Ten punkt należy do tej prostej oraz punkt minus 1 i 2. To są punkty na wykresie. No, czyli punkty na tej prostej. No, czyli na prostej. Wobec tego tutaj znowuż jesteśmy w sytuacji takiej, że mamy dwa punkty. Wobec tego A to jest delta y przez delta x, czyli to jest tak, powiedzmy 2 minus minus 3 dzielone przez minus 1 minus 1,5. Wobec tego to jest 5 podzielone przez minus 2,5. No i 5 przez minus 2,5 to jest minus 2. Wobec tego a jest równe minus 2. No i jeszcze pozostaje nam obliczenie B, czyli użycie któregoś z tych punktów, wszystko jedno którego, może tym razem sobie użyjmy tego punktu, tak? Czyli wstawiamy do naszego równania. Zatem Y, czyli minus 3, jest równe minus 2A razy X, czyli razy 1,5 plus B. Wobec tego, co to jest za równanie? 2, minus 2 razy 1,5 to jest minus 3, czyli minus 3 jest równe minus 3 plus b. Dodajemy do obu stron 3, tak, i stąd dostajemy, że b jest równe 0.
Wobec tego równanie naszej prostej, czy też naszej funkcji, wzór f od x równe minus 2x. To jest równanie naszej prostej i jednocześnie wzór naszej funkcji liniowej.